Jesteśmy w budynku szpitala onkologicznego przy placu Hirschfelda, Wrocławskie Centrum Onkologiczne, ale to był kiedyś szpital położniczy. Ja w tym miejscu, tutaj w tym budynku przyszedłem na świat. 57 lat temu zobaczyłem światło dzienne, a właściwie nocne, bo się urodziłem wieczorem. I jak pan teraz wspomina tamte czasy, pamięta pan coś z tego momentu? Oczywiście nic nie pamiętam, natomiast pamiętam okolice placu Hirschfelda, ulicę Żelazną, na której się urodziłem, wychowałem, ulicę Jemiołową, czyli tam, gdzie chodziłem do szkoły podstawowej 57. Niedaleko stąd jest stadion na Oporowskiej, stadion Śląska Wrocław, gdzie chodziłem na mecze w latach 70. i oglądałem z wypiekami wyczyny choćby Janusza Sybisa, powiedzmy, czy innych wielkich piłkarzy naszych wrocławskich.